Witam was. Akurat ten pora tych komend jest tyle, że muszę aż nagrać trzecią część na ten poradnik. Więc ostatnio wpisałem komendę fly i teraz mogę sobie latać na game mode na survivalu. Jeżeli chcemy po prostu wyłączyć fly'a, to po prostu znowu piszemy fly i już nie możemy latać. Ale znowu sobie dam time day. No zaraz to będzie. Okej. Okay. Jeżeli chcemy być nieśmiertelni, to po prostu piszemy God. Znaczy nie, przepraszam, już włączyłem. No to proszę bardzo. Wpisujemy God i wpiszę God Mode Enable. Ja wam to pokażę. Muszę sobie też jeszcze flya. O, skoczę sobie z czegoś wysokiego. Teraz sobie wyłączę flya i patrzcie, jak to wygląda. Skaczę i nic mi się nie dzieje. Teraz sobie wyłączę God i już nie. I w taki sposób się też wyłącza God, czyli nieśmiertelny tryb. Następnie. Co ja chciałem wam jeszcze pokazać? Jeżeli chcemy zmienić komuś nazwę, to było chyba w help 10. Przepraszam, muszę sobie przypomnieć. Help 9. Czekajcie. To ja zrobię małe cięcie. Jak znajdę tą komendę, to zostaje po prostu zrobię cięcie do miejsca, kiedy znajdę tą komendę. Ok. Dobra, już znalazłem tą komendę, to po prostu piszemy nick. Starą nazwę gracza. Czyli mój nick lub jakiegoś gracza i zmieniamy go na nick, jaki chcę, żeby się teraz nazywał. Czyli na przykład zmienię sobie teraz nick na koleś. To alphanumeric? Co to znaczy? Proszę bardzo. Nie wiem, o co to chodziło. I teraz jak coś napiszę, to będę miał po prostu nick admin. To chyba trzeba z dużej litery pisywać. Nie? Okej. Okay. Ale nie wiem, czemu koles. Rozumiem, o co chodzi. Po prostu nie można ortograficznie pisać, jak zmieniasz tą komendę. Bo jeżeli będę pisał ortograficznie, czyli zamiast S eś, to będzie po prostu nic nie będzie działać. Tak samo jak koleży. Po prostu piszemy. Dobra. Ale nie, to po prostu chodzi o to, że. A, to już wiem, o co chodzi. Przepraszam, pomyliłem się, przepraszam, naprawię swój błąd. Po prostu nie można pisać, nie można zmieniać niku na nick z gdzie są literki z ozdóbkami. O. Czyli literki muszą być bez ozdóbek. O, teraz jest ok. Dobra, to ja sobie sporo tym zmienię na Antoni 6. Dobra, mam sporo ten swój nick. Okay. Kolejna komenda to jest jak odbanować gracza. No to w takim razie pardon, nazwa gracza. Nie. Albo po prostu jeszcze można też używać komendy unban.
Ja tam, jak tam ktoś chce, ja używam komendy pardon zazwyczaj. Ale niektórzy mogą też używać umban. Jak kto chce. Następna komenda. Powiedzmy, że jest deszcz. Sorry. Niestety nie wiem, jak zrobić deszcz na serwerze, więc muszę skorzystać z Too Many Items. Warto czasem jednak dwa razy powtórzyć komendę, żeby lepiej się pamiętało. Dobra. Kolejna komenda. Czekaj, uzupełnię sobie głód. Pamiętam, że tą komendę akurat pokazywałem. Komenda to jest. Kolejna komenda to jest. To jest set jail. Tutaj ustawiłem wszystkie jaile. Czyli jeżeli chcemy ustawić więzienie, po prostu piszemy set jail cel i nazwa gracza, na przykład przepraszam, nazwa więzienia. Ale wszystko musi być razem, żadnych spacji przy nazwie. Przy nazwie więzienia. Cela powiedzmy 11. I jak ciśniemy Enter, to już takie więzienie będzie. I jeżeli chcemy wtrącić jakiegoś gracza do więzienia, to po prostu piszemy jail, nazwa gracza. I do celi, którą zrobiłem, czyli po prostu potem wpisujemy nazwę więzienia, cela 2 na przykład, ale ja się nie mogę jailnąć, bo jestem adminem. Okej. Jeżeli chcemy... Jeszcze jest takie, że piszemy po prostu, może jeszcze, żeby się pojawiło ogłoszenie, czyli napisać jako, jeżeli chcemy napisać na czacie coś jako ogłoszenie, to po prostu piszemy broadcast i po prostu coś piszemy jako broadcast, czyli siema napiszę na przykład i tutaj nam się pojawia broadcast i siema. Na konsolce jak też coś napiszemy, to będzie napisało serwer i potem coś będzie napisane. Czekajcie. O, nie widać mojego IP na szczęście. To też tutaj napiszę coś z konsolki i będzie po prostu pisało serwer siema. A jeżeli chcemy powiedzieć coś jako my sami, to po prostu piszemy say siema i to jako administrator i po prostu nam się i wtedy nam nasz nick się pojawia w takiej jakby nie wiem jak to jest w takiej fioletowej ramce i wtedy piszemy na kolor fioletowy. To tak mniej więcej jeżeli chodzi o te rzeczy na czacie różne, jako ogłoszenia i takie rzeczy tam, takie tam. Ile mamy jeszcze czasu? Dobra. To już chyba jest wszystko, co chciałem wam pokazać, więc do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia do mojego kolejnego filmu.